Chodźmy zapolować na orków. Świetnie! Za mną! Kolejna bestia! Pokazałeś mi. O jedno parszywą bestię mniej! Te bestie muszą być gdzieś w okolicy. Ta walka długo nie potrwa. Rozbiję się na kawałki. Zatrzymaj się. Sam się o to prosiłeś. Pokazałeś mu. A masz, tobie już podziękujemy, paskudo. Te bestie muszą być gdzieś w okolicy. Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem. Zatrzymaj się, Mora! Jesteś mój! Właśnie! Do piachu z nim!
Trzymaj się, Mora! Zabiję cię! Dobra robota! Bestie muszą być gdzieś w okolicy. Ta walka długo nie potrwa. Ta walka długo nie potrwa. Zatrzymaj się, Mora! Porąbię cię na kawałki! Hej! Ale mu dokopałem! Chyba nie jesteś rozczarowany. Ach, przypominają mi się stare czasy. Co teraz? Nie wiem jak ty, ale ja zamierzam wrócić do wioski i spić się w trupa. Możesz zatrzymać to całe orkowe żelastwo.
Inos niech będzie z tobą. Wierzysz w Inosa? Oczywiście, że tak. Inos pokazał nam, co znaczy prawdziwa siła. W jaki sposób? Pierwszy król Równin był jednym z nas. Inos zapewnił mu siłę i władzę. To dzięki niemu zdołał samodzielnie podbić równiny. Inos jest najsilniejszy i dlatego za nim podążamy. Nie chcemy tu awantury, jasne? Rozumiesz? Nie, nie zrozumiałem. Na czym polega problem? Powinienem polować na orków. I? Nie widzisz, co mam na sobie? To raczej nie jest właściwy strój do polowań na orków. Bardziej stosowny byłby metal. Dokładnie tak to widzę. Gdzie tu znajdę jakąś zbroję? Dla mnie? Trzeba zrobić specjalną, na wymiar. Steinar z klanu Młota produkuje dobre pancerze. Pomów z nim. Co będę miał z dostarczenia ci pancerza? Najcenniejszą rzeczą, jaką posiadam, jest mój topór. Brzmi nieźle. Zapomnij o tym. Będę twoim wyznawcą. Nic więcej nie mogę ci zaoferować. Będziesz moim wyznawcą? A co to właściwie znaczy? Będę podążać za tobą, gdziekolwiek się zapuścisz w Nordmarze. Będę chronić twoje życie swym własnym. Dopóki będziemy w Nordmarze. Dokładnie. 10 cieniostworów nie zaciągnęłoby mnie na niziny. Załatwię ci jakiś pancerz. Dobrze. W tych ciuchach sam już zaczynałem wątpić w swoją męskość. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Bądź pozdrowiony w duchu Inosa. Chcesz wyruszyć ze mną na polowanie? Kiedy indziej? Wiedziałem. Pewnie przybyłeś tu, żeby załatwić kilku orków, jak wszyscy. Otaczają mnie sami ignoranci. Jeśli zmienisz zdanie, daj mi znać. Macie jakieś problemy z orkami? A czy w Nordmarze jest zimno? Ci dranie zadomowili się na dobre w całym kraju. Rabują grobowce, okradają kupców, płoszą zwierzynę. Dobry ork to martwy ork. Robisz cokolwiek, żeby załatwić porachunki z orkami? Zabójcy orków są już w drodze. Wywęszą każdego orka, który przetnie im drogę. Chyba zbyt wiele pozostawione jest przypadkowi. Tak, to prawda, ale to bardzo skuteczna taktyka. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, porozmawiaj z Kertem. Ma ponoć jakiś plan. Kim jest Kert? To nasz przywódca. Ma duży dom na samym szczycie wioski. Chodźmy na polowanie. Dobrze. Chodź ze mną. Wiem, gdzie można sobie postrzelać.
nic nie ro... Żadna strata. Nic nie rozumiesz! Pokazałeś mu! Nadal rządzę! Zaraz oberwiesz! Popełniłeś błąd, zadzierając ze mną. Dobrze, jesteśmy na miejscu. Zwykle aż się tu roi od zwierzyny, więc miej oczy otwarte i trzymaj broń w pogotowiu. Nauczysz mnie czegoś? Oczywiście, że pomogę mojemu nowemu wspólnikowi. Mogę ci pokazać kilka sztuczek myśliwskich. Aha, i daj mi znać, jeśli przypadkiem znajdziesz się w posiadaniu 10 zębów tygrysa szablozębnego. Naprawdę by mi się przydały. Oto twoje zęby. Chcesz trochę złota? A czy w Nordmarze jest zimno? Tak myślałem. Zabrałem je orko. Dam ci popalić! Zatrzymaj się, Mora! Pokazałeś mu!
Następnym razem nie wywiniesz się tak łatwo. Odłóż broń! Właśnie! Zjeżdżaj stąd! Tych bestii jest więcej! Żadna strata. Bestii jest więcej! Żadna strata. To ty tutaj? Jak widzę, wszędzie cię pełno. Też się cieszę, że cię widzę. Spokojnie. Nie spodziewałem się po prostu, że zawędrujesz aż tutaj. Co tam? Planowałem złożyć wizytę Robarowi. Ale ten tchórz ukrywa się za barierą. Wiesz, że mam z nim do załatwienia jedną sprawę. Chodzi ci o to całe uwięzienie za barierą? Dokładnie. Jeszcze tego pożałuję. Nikt nie wtrąca mnie bezkarnie do więzienia. Nawet król. W Korinis nie było jednego dnia, żebym nie marzył o spotkaniu oko w oko z Robarem. Co zamierzasz zrobić? Musimy się jakoś dostać do Pałacu Królewskiego. My? Potrzebuję twojej pomocy. Zapomniałeś już, kto wysłał cię do kolonii? Czas wymierzyć sprawiedliwość. Król jest potężny, ale razem damy mu radę.
co zrobisz, kiedy już zabijesz króla? Tym będę się martwić później. I tak już przegraliśmy wojnę. Nikt nie wie, co będzie dalej. Jak mogę ci pomóc? Musimy się dostać do Królewskiego Pałacu. Można się tam przenieść za pomocą kamieni teleportacyjnych. Dawno temu taki kamień znajdował się w każdym zamku paladynów, na wypadek nagłych zagrożeń. Potrzebuję tych kamieni. Mam dwa kamienie teleportacyjne związane z zamkiem. Jeden zabierzecie do świątyni, drugi bezpośrednio do króla. Daj mi ten do świątyni. Zaczekam tam na ciebie. Do zobaczenia po drugiej stronie bariery. Potrzebujesz broni? Mam tu dobrą broń. Pierwszorzędne topory. W całym Nordmarze nie ma lepszego towaru. Ingvar z klanu Młota byłby lepszym. Opowiedz mi o tej okolicy. Nie ma tu nic ciekawego. Lód i śnieg. A, jest jeszcze klasztor. Wysoko w górach. Ale od jakiegoś czasu nikt się stamtąd do nas nie odzywał. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, pogadaj z Frithjofem. Od czasu do czasu bywa w klasztorze. Jak dotrę do klasztoru? Obok wioski biegnie ścieżka prowadząca w góry. Musisz się nią udać. Wprowadzisz mnie w tajniki zawodu kowala? Na Inosa! Mogę to zrobić! Ale nie mogę cię nauczyć wytwarzania broni z czystej rudy. W tym celu będziesz się musiał udać do klanu Młota. Chcę zgłębić tajniki pracy kowala. Przyniosłeś narzędzia i surowce. To znaczy? Sądziłeś, że dam ci materiały? Stal jest droga. Zbyt droga, żeby marnować ją na czeladnika. Czego potrzebuję? Kowal musi mieć młot. To chyba jasne. Przynieś 30 sztabek stali. Przy odrobinie szczęścia powinno wystarczyć na 10 dobrych ostrzy. Oto twoje sztabki. Przyniosłem też młot. Dobrze. To powinno wystarczyć. Jesteś gotowy, żeby zacząć naukę? Naucz mnie czegoś o kowalstwie. Pokaż mi swoje towary. Nie ma mowy. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godzien. Inos z tobą. Jesteś wojownikiem, nie pielgrzymem. Od razu to widać. Przybywasz z Myrtany? Mniej więcej. Więc masz już za sobą to, co wciąż przed nami. Pielgrzymem? A czemu miałbym być pielgrzymem? No cóż, do położonego w górach klasztoru Inosa przybywali niegdyś pielgrzymi z całych krain centralnych. Ale od czasów wojny mało kto tam zagląda. Jak mogę się dostać do klasztoru? Podążaj w góry ścieżką prowadzącą u podnóża wioski. Byli tu ostatnio jacyś pielgrzymi? Pielgrzymi? Nie, ale nie tak dawno temu był tutaj mag ognia. Udał się prosto do klasztoru. Chyba się śpieszył. Wiesz, jak miał na imię? Milo... Nie, Milten. Tak się właśnie nazywał. Co jest wciąż przed wami? Walka o przetrwanie. Orkowie bezkarnie plądrują nasze ziemie, a my chowamy się po wioskach. Czas położyć temu kres.
Klan Ognia zdobędzie moc przodków i wypędzi stąd orków. Opowiedz mi o Klanie Ognia. Jesteśmy najlepszymi wojownikami w całym Nordmarze. Walczymy z orkami w imię Inosa. Dlaczego w imię Inosa? To on pokazał naszemu klanowi, czym jest prawdziwa siła. Jego ogień ogrzewa nasze chaty i płonie w naszych kuźniach. Za to składamy mu ofiarę z krwi orków. Szukam Xardasa. Tego czarnego maga przeszedł na stronę orków. Wiesz, gdzie przebywa? Nie. Gdybym wiedział, zabiłbym go bez wahania. Zdradził Inosa. Czym jest moc przodków? W Nordmarze zawsze mieliśmy wielkich wojowników, uzdolnionych myśliwych i najlepszych kowali na świecie. Większość z nich odeszła w zapomnienie, ale najwięksi spośród nich zostali pochowani w grobowcach w jaskini. Mieli służyć klanowi nawet po śmierci. Ale jak? Każdy z tych bohaterów stworzył przed śmiercią kamień przodków. Kamień przepełniony starożytną magią. Od dawna już nie umiemy wytwarzać takich kamieni. Kamienie przodków zapewniają moc twórców każdemu, kto zabierze je w odpowiednie miejsce. Co planujecie? Wysłałem 6 najlepszych wojowników do grobowców w jaskini. Tam nauczą się wszystkiego, co przyda się podczas walki. Nie, bardzo się martwię. Powinni wrócić już dawno temu. Może być tylko jeden powód. Nie żyją. Czemu tak długo zwlekałeś z wysłaniem wojowników? Kamienie przodków leżały w naszych skrzyniach od wieków. Dość długo, żebyśmy zdążyli o nich zapomnieć. Ale miałem sen. Widziałem, jak przodkowie powstają z grobów, przepełnieni gniewem z powodu orków. Chcieli walczyć z orkami. Zrozumiałem, co trzeba zrobić. Przodkowie się zbudzili? Tak, musisz bardzo uważać. W swoim gniewie nie odróżniają wrogów od przyjaciół. Będziesz musiał stawić im czoła, jeśli chcesz, żeby kamienie przodków wróciły tam, gdzie ich miejsce. Nie wahaj się. Oni i tak są już martwi. Zapewnij im zasłużony odpoczynek. Mogę ci jakoś pomóc? Może powinniśmy wysłać tylko jednego wojownika, ale za to naprawdę silnego. Jesteś dość dobry? Dość dobry do czego? Żeby zdobyć moc kamieni przodków. Zdobędę moc kamieni przodków. Mam nadzieję, że twoje zdolności dorównują twojej odwadze. Niewykluczone, że przyjdzie ci się zmierzyć z duchami przodków. Są wściekłe. Ale nie pozwól, żeby cię to powstrzymało. Stawką w tej walce jest przetrwanie. Historia pokaże, że mieliśmy rację. A co jeśli wasi wojownicy wciąż żyją? To bez znaczenia. Wyślemy tylko jednego. Ciebie. Jeden topór jest lepszy niż 6 noży. Niech ci dadzą swoje kamienie przodków. Jak mogę znaleźć kamienie przodków? Mam tu mapę, na której zaznaczono położenie wszystkich grobowców. Znajdźcie. Na pewno zauważysz tam ślady moich wojowników. Brzmi nieźle. Lepiej bądź ostrożny. Umarli w Nordmarze mają wielką moc. Można się jakoś zabezpieczyć przed tą plagą? Nie. Możesz jedynie spróbować zaspokoić głód ożywieńców. Zabójcy orków powiedzą ci więcej na ten temat. Możesz mnie czegoś nauczyć? Oczywiście, że mogę cię czegoś nauczyć. Jestem dowódcą najlepszych wojowników w Nordmarze. Nauczysz mnie walki?